W naczyniu z wodą pływa kostka lodu. Jak zmieni się poziom wody w tym naczyniu, gdy lód całkowicie się roztopi? Przypomnijmy, że lód pływa w wodzie, ponieważ jest od wody lżejszy. Ciężar właściwy lodu to w przybliżeniu 0,9 ciężaru właściwego wody. Ciężar P to iloczyn ciężaru właściwego gamma i objętości V. Zatem jeśli z prostopadłościennej foremki do lodu wyjmiemy zamarzniętą kostkę i nalejemy do pełna wody, to ciężar naszej kostki będzie mniejszy niż ciężar nowo nalanej wody. Lód będzie ważył 90% tego, co woda. To znaczy, że kostka lodu waży tyle samo, ile ważyłaby woda nalana nie do pełna, lecz do 0,9 wysokości, czyli wypełniająca foremkę w 90%. Przy topnieniu ciężar substancji nie zmienia się, a więc woda uzyskana ze stopionego lodu umieszczonego w foremce wypełni 90% objętości tej foremki. Przypomnijmy, z prawa Archimedesa wynika, że ciężar wody wypartej przez tę część kostki, która znajduje się pod wodą, jest taki sam jak ciężar całej bryły lodu pod i nad lustrem wody łącznie. Wyobraźmy sobie, że lód pływający w naczyniu znajduje się w foremce, ale tak lekkiej i cienkiej, że ciężar i objętość foremki można zaniedbać. Aby ciężar wypartej wody zrównoważył ciężar całego lodu, wypierana woda musi stanowić 90% pojemności tej foremki. To dlatego 90% lodu pływa pod wodą, a 10% powyżej, tak jak widzimy. Gdyby lód w foremce rozpuścił się, to okazałoby się, że poziom wody sięga 0,9 wysokości foremki, czyli jest dokładnie na wysokości lustra wody na zewnątrz. Jeśli teraz ścianki foremki znikną, przecież tylko je sobie wyobrażaliśmy, to stwierdzimy, że po roztopieniu lodu poziom wody w naczyniu nie zmienia się. Okazuje się, że nic nie przybyło ani nie ubyło. Oczywiście, jeśli mamy bryłę lodu o innym kształcie, to ponad lustro wody musi wystawać 10% objętości tej bryły. Po stopieniu rezultat jest ten sam. Poziom wody nie zmienia się. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.